Siema, witam w kolejnym odcinku Izaka. Tutaj coś miałem zaczęte. Izakiem. Bo nagrywałem, ale coś było nie tak z dźwiękiem znowu. Tylko tym razem po prostu poszukamy treasure roomu. Dobra, zagramy sobie z tym. Bo tutaj teraz skipowałem, żeby znaleźć jakiś fajny itemek. Nie no, tragedia. Nie wiedziałem, że tamto nam zabierze 1 HP. Mogłem użyć tej karty i z tą kartą szybko wyczyścić tego bossa. Ale głupio zacząłem też tracić to HP. O, brakuje mi teraz tego itemku na spacer. Nie będę tego wycinał już. Zostawię to. Zrobimy tutaj fajnego rana teraz. No i będzie odcinek zrobiony w sumie. Tam już obrażenia na starcie. Chociaż na pierwszym piętrze to i tak nie mają znaczenia. O, ile bombek. 4 bombki. Dobra. O, ten bosik nie da nic fajnego. On da albo kostkę mięsa, albo to okrągłe. Ale chociaż szybko go możemy wyczyścić z tym itemkiem. No tak, ostre. Gramy chyba pod Angel Room. To na tym piętrze nie możemy dostać obrażeń. I nie wchodzimy nawet do Devil Roomu. Myślę, że damy radę. O kurde, nie damy rady. Nie no, to pomieszczenie to było... Po prostej, nie ma co. Dobra, tutaj... No tak samo, tylko to było łatwiej, no bo nie było ich z 4 stron. Dobra, 36%, spróbujemy. O, łatwy bosik to. Na nim nie powinienem dostać obrażeń. Mamy Devil Room, ale nie wchodzimy. Double Active. Na razie chyba nie używamy. Nie wiem też, co to robi za bardzo. Jak wyrzucę, będę miał napisane? Item Majzaka za free można użyć, ale item na spacji, czy... O, nie rozumiem opisu za bardzo. Dobra, rozwalona. No i gdzie ten treasure room? Użyję. Dobra, nic nie dało. Użyli chyba itemek na spacji. I może zadziałałby podwójnie, czy coś takiego. Dobra, kamień z X-em. No i HP mamy całkiem fajne już. Ojej. Orange up, ale HP w dół. Wolałbym, powiedzmy, Tears up za HP czy coś takiego. Ale dobra. Nie jest źle, mamy 5 serduszek. Jakieś tam... Itemki może nie najlepsze, ale ten pierwszy dużo robi. No i mamy 34% na Angel Room. Fajnie jakby siadło. O,
Spróbujemy. Dobra, bierzemy to. Kolce chyba nas nie biją. O! Bierzemy. Dobra, tego nie musimy już brać. Nie wiedziałem, czy w górę, czy w dół, to zostałem pomiędzy. Tak naprawdę mógłbym tylko unikać, a ta noga by zrobiła większość roboty. No właśnie, trzeba unikać. Dobra, udało się. Wszedłem do sklepu, ale mamy jeden klucz, a wolę na treasure room zostawić help down. Nie, takie pokoje to są nieciekawe. O, łatwy bosik. No i ginie. Fajny item, da jakiś? Opa. Ale chociaż serducho niebieskie. Dobra, idziemy w dół, bo jeszcze nie mieliśmy itemku. Jeszcze po prawo będzie, żeby nie biec całej mapy. Jest. Dobra. Pajączek. Dobra, nie jest zły. Wejdziemy sobie tutaj. O, serducho czekało na nas. Dobra, pogramy sobie trochę na maszynach. O, koniec. Aż tak pchnąłem. O, jest bombka. 85% na Angel Room. Dobra, próbujemy tutaj coś dostać. Właśnie mam nadzieję na te niebieskie serca. Ale jedno poleciało i nie wiem, czy więcej dostaniemy. Co to? A, to. Dobra, jeszcze parę razy. Dobra, chyba wysadzimy to zaraz. O, no i git. O, kluczyki, monetka. Niech będzie. Dobra, nóżka fajnie rozwaliła. Dobra, musimy treasure room znaleźć. Kurde, akurat rozwaliłem te kamienie. O, jest. Belzebub. Jakby udało nam się jeszcze dwa itemki muchowe znaleźć, to byłoby fajnie.
A, nie widziałem tego skaczącego. Ta mucha fajnie nam blokuje te pociski. O, Steam Sale. Ale ile sklepów nam zostało? Dwa? Dobra, a same monety. Szkoda. Dobra, klikniemy na bossa. Nie no, ta nóżka jest fajna, naprawdę. A bez niej to byśmy robili to dwa razy dłużej wszystko. W sumie niepotrzebnie strzelam. O, no, kolce są wyłączone. O, tutaj nie ma sensu wchodzić. Dobra, zobaczymy, czy nam coś da szybko. Nie, może wrócimy jeszcze. Chyba jakieś? Nie. Ale chwila, tutaj nie wejdziemy? O, brakuje. No dobra, już tam wchodzimy. Help down to nie chcę. O, ale jest itemek. To warto było tutaj stracić dwie monetki i klucz. Dobra, robimy bossa. Dobra, łatwy boss. Tears up. Dobra. Polecimy jeszcze tam. Bo możemy dwa razy mu dać serducho jakby. Nie. No trudno. To damy niebieskie może. Dobra, nie chcę tego. A więcej serc nie chcę tracić, bo teraz zabrałby nam czarny. Może tutaj? Spróbujmy. O. Przynajmniej Secret Room znaleźliśmy. A tutaj? Też dwie bomby. Na to nie mam klucza, ale wrócimy tu pewnie. Co nam da Secret Room? O! Dobra, bierzemy. Szkoda, że wcześniej nie dostaliśmy, bo mieliśmy tam jedno jedzenie, to mleko, to też chyba zalicza. Na szybko czytałem, ale chyba dostalibyśmy bonus do damage'a, jakbyśmy wcześniej mieli ten item. Dobra, jest kluczyk, bierzemy skrzynkę. O, warto było wrócić. A i mamy 100% na Angel Room. Wcześniej było 85 i chyba nie było go. Dobra, rozwaliło dwóch. O, tutaj to samo. Hmm.
Pająk z Intowa. O. Użyłem raz, a użyło dwóch itemów. Kurde, ja to podniosłem. Dobrze, że nie wziąłem tego klucza. Dobra, bierz bombę. A, te kolce są wyłączone. Dobra, bierz bombę. Nie lubię tego bossa. Nie jest jakiś ciężki, ale no nie przepadam za nim. Dobra, padaj. Jeszcze to. Bierzemy itemek. O! Bierzemy Cricket's Head. Główka chihuahua zawsze najlepsza. Tak działał tamten piedestal. Jak będzie jakiś słaby itemek, to możemy wziąć sobie jedzenie zamiast tego. W sumie fajna rzecz. O. Chwila. Jak to działa? Nie, nie chcę. Dobra, to będą jakieś duże, czy co? Bo z niego wyskoczą takie małe, o właśnie. Dobra, ale mamy ich na hita. Tego nie chcę. Tam nie mamy jak wejść, tak? Dobra, wchodzimy tutaj. Dwa bossy. Damy radę. O. No w ten sposób na pewno. Kurde, tam na dole jest niebieskie serce. Szkoda, że wcześniej nie widziałem. Bym tak bomby nie marnował. Dobra, jaki itemek? To albo to. Bierzemy to, dodaję szelaka, krzyż. Damage mi strasznie spada, to chyba dlatego, że jak wezmę itemek, to na chwilę dostaję tylko. O, pyk. O, te bomby znowu. Co jest z tym damage'em? Spadnie mi do zera zaraz. Chwila, jak zabijam, to rośnie mi damage. Mogłem doczytać, co tam ten item daje dokładnie. A nie, i teraz się trzyma na 7,3. Dobra, dawaj tu. Jest sklepik, wchodzimy. W końcu może coś kupimy fajnego. Aha, no to kupiliśmy. I zawsze tak jest, jak jest Steam Sale, to potem nie ma sklepu. No, bo tu już będzie matka, to... Musimy jeszcze cofnąć po itemek. Bo później nie wrócimy. Będzie tutaj blisko? Mam nadzieję, że tak. Nie ma, niestety. Dobra, a będzie tutaj może Secret Room? Nie ma. O, to musimy chwilę cofnąć.
Szkoda itemek zostawiać. No, mamy tutaj. Biorę to. Dostaliśmy damage up. Tylko, że na chwilę, ale i tak było plus 1. Mieliśmy chyba 7,3, to powinniśmy mieć teraz około 8. Zobaczymy. Moja postać chyba grubsza się robi. Nie wiem, czy od tego jedzenia, czy już wcześniej była. Jak zabijam tych małych, to damage rośnie znowu. Ale zostało 8,8. Dobra. Damage up. Co tutaj mam? Co ten grzybek daje? Nie, jego nie chcę. Dobra, nie ma tu fajnej rzeczy, a jakoś koniecznie nie chcę robić tego boss rusha, bo może się nie udać po prostu. Na tym piętrze sklepu już nie będziemy mieć, szkoda. No, splunęli akurat teraz. A nie chcę tracić bomby, bo mieliśmy ostatnią. Speed down, to nic. Chociaż wolni jesteśmy teraz. Dobra, pohandlujemy z nim. Może daj itemek. Damage. Dobra, tutaj nie dostać obrażeń tylko. Jeszcze tutaj skrzynia. Tego nie chcę. Musi być ten boss. Kolejna skrzynia i tak zaraz po nią musimy cofnąć. Co jest? Same skrzynie wypadają. Chociaż te monety to mi nie są teraz potrzebne i tak. Dobra, tutaj ostrożnie. W sumie to jak będę miał już ten nowy komputer, to może zagram sobie 7 Days to Die. Fajna gierka, mi się przynajmniej przyjemnie gra, mimo że nadal jest w alfie chyba, czy tam w becie już, nie, chyba alfa nadal, no na pewno wczesny dostęp do gry. Serio to mi damage robi? Ogonek niech wystawi. Dobra, o kurde, nie, zapomniałem o tym. Nie wiem, co nam dało. Na pewno HP w górę i coś jeszcze. Dobra, szukamy serca, rozwalamy je i koniec rana.
U damage mamy nawet fajne. No, tego nie chcę. Rzucę, żebym przypadkiem nie użył. A, tutaj nie ma kolców, no tak. Znowu on. I Diglett. Raz zbugowały się trochę w sobie. O, serducho. Serducho zawsze wrócę. Dobra, mamy 12 obrażeń, już nie spada. Wchodzimy tu, zobaczymy. A, możemy zrobić tak. No i czy ty będziesz mi zabierał po pół, czy po jednym? Po jednym. Gin. Dobra, idziemy dalej. Tutaj nie ma nic. Powinniśmy dać radę z bossem i to bez problemu. Zawsze tak mówię i zawsze kończy się run tym, że wywalam się głupio piętro przed bossem. Dobra, jakieś serducha. Teraz jak nie mam HP, to pewnie nie będą w ogóle wypadać. A jak miałem full, to co chwilę były jakieś serce. Dobra, dwa wypadły. A bomb już nie chce i tak. Dobra, wejdziemy na górę. Nie, te pająki zawsze lecą jeszcze w stronę wyjścia, tak próbuję uciekać. O, oczywiście, niewidzialny przeciwnik. Dobra, i tutaj bosik. Damage up. Dobra, te oczy na hita mamy, to ginie co sobie. Teraz touchless, bez obrażeń. No i udało się. Możemy skończyć, albo idziemy pokonać Isaaca. Katedra. Katedry jeszcze nie robiliśmy. Chwila, jak ja mam go pokonać? Że bez bomb to by się nie dało. A nie, mam ten itemek w sumie. A, i te duszki, dobra. Zabierałem te wazony. Zrobimy tu bombkę i jeszcze tu. No wezmę to serducho, raczej nie przyda nam się, Isaaca pokonamy. I tak, ale lepiej mieć więcej niż jedno za mało. Dobra, i tu pełno będzie takich bossów, ale to
Damy radę. No, pewnie będzie na końcu. Isaac. Wszystkie piętra z pokoje zwiedzę, a jego nie znajdziemy. Dobra, myślałem, że to uniknę. To biegniemy w prawo. O, ta piguła co da? Ręcza. Co tu jest? A, te duchy. No i wiedziałem, na dole będzie boś. Co jest? Aha, płomień. Dobra, zbierzemy te hapeki po drodze. Nie wiem, te grube łebki tak skaczą szybko, że nawet nie ma jak ich wstrzelić. Kurde. Niefajny pokój. Dobra. No dobrze, że mamy tyle damage'a. No poszedłbym w prawo, to pewnie będzie boss w lewo. Chociaż... Dobra, udało się. Tyle mam bomb, to rozwalę te ogniska. Nie dało serc. Dobra, idziemy na dół. Dobrze, mało HP. Dobra, jest Isaac. Jakiś pokój? Secret room? Nie ma. Dobra, mam nadzieję, że damy radę. Też długo nam schodzi z jego zwykłą formą. Dobra, tutaj wróć. Znaczy, że... O, dobra, tu jednak... Nie udało się. Tutaj damy radę. Dobra. Tu z bombką nie siadło. Dobra, ostatni raz chyba. No i mamy Isaaca pokonany. Kończymy. I chyba będzie nowy ending. Chyba nie było, ale odblokowaliśmy nowe rzeczy i mapka trochę inaczej wygląda. Dobra, mamy pokonane serce i Isaaca na Isaac. I dostaliśmy jeszcze token do Edena chyba. Tak, mamy jeden. Ale dobra, w tym odcinku to tyle. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!